Już są otwarte boiska wielofunkcyjne przy ulicy Boja Żeleńskiego, stadiony i hale sportowe. Jeżeli chodzi o amatorów, którzy na pewno po takim czasie spędzonym w domu potrzebują aktywności, to możliwość jest skorzystania z boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Boja Żeleńskiego. Jest to obiekt, który zimą mieszkańcom miasta jest na pewno bardzo dobrze znany z działalności sztucznego lodowiska, zadaszonego sztucznego lodowiska, ale właśnie w takim okresie letnim, jak my to nazywamy, w sezonie letnim, funkcjonują tam boiska wielofunkcyjne. Są tam zadaszone dwa korty tenisowe oraz boisko do piłki nożnej. Obok, już nie pod dachem, znajduje się również boisko do piłki siatkowej oraz do koszykówki. No i serdecznie zapraszamy na ten obiekt. Amatorzy też już będą mogli pobiegać sobie na bieżni miejskiego stadionu lekkoatletycznego, do czego też zachęcamy, ale zwracamy uwagę, aby no, zgodnie z tutaj zaleceniami i właśnie z rozporządzeniem wcześniej zgłaszać chęć na tych obiektach telefonicznie. To, że przyjdziemy, wynika to z obostrzeń ilości osób, jakie mogą jednocześnie przebywać właśnie na tych obiektach. W tym momencie jest to 25 osób, no i na nas, jako na administratorach tych obiektów, spoczywa tutaj obowiązek kontrolowania tego. Na obiektach otwartych nie ma konieczności w trakcie już zajęć sportowych, czyli w trakcie uprawiania sportu, noszenia maseczek i zakrywania ust i nosa. No ale już chodząc na obiekt, opuszczając go, poruszając się w miejscach ogólnodostępnych, te maseczki są oczywiście i wskazane, i obowiązkowe. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do dezynfekcji rąk, zarówno przy wchodzeniu, jak i wychodzeniu ze wszelkiego rodzaju obiektów użyteczności publicznej. Nie inaczej jest również na naszych obiektach sportowych. No i to też, co już funkcjonowało, każdy sprzęt sportowy po użyciu musi być dezynfekowany, jeżeli kończone są zajęcia. A zajęcia pomiędzy poszczególnymi grupami muszą być oddzielone 15-minutową przerwą, tak aby spokojnie można było opuścić obiekt, nie tłoczyć się, a kolejna grupa bezpiecznie mogła wejść. Jeżeli chodzi o sport zawodowy, tutaj mówimy o rozgrywkach seniorskich, ligowych, Raków, Skra czy Częstochowianka, to nic się w tym momencie nie zmienia. Oni dalej korzystają z obiektów na zasadach jak dotychczas.